Jesteś chory, Deadpool. Mówią, że jest całkiem ładna. Nie gustujesz w wiejskich dziewuchach? Nie twój interes. Na wypadek, gdyby ja tylko w czarodziejkach. Nie znały się na dyplomatycznych symbolach. Lasoto. A, to ten kowal chciał nam coś tam sprzedać. Więc? Zagrajmy w kości. Zagramy w kości? Gramy? Gramy. Podbił zakład. O kurde, nawet jeszcze nie rzuciłam, a ten już podbił. 1, 2, 3. Gówno. O, to. Co mi to dało? Nic mi to nie dało. Kupę mi dało. Nie masz szans, Wiedźminie. Jest Paweł. Dzień dobry. Jak tam? Jak granko? Nielegalny hazard. No, zobaczymy. Jak tego typka zrobię, to już będzie wsio. Tak jak już mówiłam wcześniej, więc? Nie zmieniam tej decyzji, jeśli chodzi o tego ducha. Zagramy w kości? Gramy? Gościa na rękę pokonałam wcześniej. Nafarmiłam na nim golda. Humankind. O, co to? 3 piątki. A jemu? Nic takiego. Rzućmy może to. Te dźwięki w tle są super dziwne. Wygrałam. Wygrałeś. O. Chcesz pieniądze czy coś specjalnego? Nie wiem, a co masz? Co jest? Wolałbym co innego. Macie tu sporo zbroi. Twoja wola. Mogę ci zaoferować kilka schematów pomocnych przy wykonaniu pancerza. A konkretnie zbroi ćwiekowanej, utwardzanej i zwykłej skórzanej. Chyba jednak kasę wezmę. Bo ja i tak zbroję będę robić w następnym akcie, nie? Więc po co mi ten? Dobra. Wolę pieniądze. Dawaj kasę. 200 dał. No i spoko. Czemu przegram rozgrywkę? Da się w to przegrać? Ja przepraszam, że taka mało ogarnięta, ale wiesz, jak nie moje tematy, nie moje tytuły. Czy on jest to ten? Przedawca relikwii, to on. O. Da się nie wygrać, a to znaczy przegrać. A w jaki sposób da się nie wygrać? Relikwie, świętości, wszelkiego dobra, zbiory o wielkiej wartości. Zacznijmy od tego. Interesują mnie rzeczy żołnierzy poległych w bitwie 3 lata temu. Muszą być aktywne magicznie. Wiem, jak to sprawdzić. Nie moja działka, Wiedźminie. Ja robię w relikwiach. Dobra, a to? W miejscu kaźni Sabriny znalazłem odciski butów. Wiesz coś o nich? Skąd mogę wiedzieć? Ty się znalazł, nie ja. Ale to ty masz buty czarne od popiołu. Ciszej. No dobrze, o co chodzi? O co ci chodzi? Opowiedz mi więcej o Sabrinie, wyrzuć moc przedmiotów. Zacznijmy może od tego. Bo mi się tam punkty sławy... Bo się tam punkty sławy zdobywa i ten, kto zdobędzie najwięcej, wygrywa. A na 4 imperia moje jest na 3 miejscu w rankingu i nie mam pojęcia, jak nadgonić resztę. Aha, czyli musisz mieć pierwsze, żeby wygrać, koniecznie, z tych wszystkich 4. No to na pewno najlepiej jest to sprawdzić na necie. Bo ja na przykład też dzisiaj się strasznie zdenerwowałam, bo sobie grałam w Simsy 4. I kto by pomyślał, że Simsy mogą być trudne, a się okazało, że tak. Wysłałam mojego chłopaka, którego tam... jak to się mówi? Że był najpierw dzieckiem, tak? Później stał się nastolatkiem. Później już był na tyle dorosły, żeby pójść na studia. Poszedł na te studia i robiłam wszystko, co trzeba było zrobić. Odrabiałam wszystkie
lekcje, uczyłam się, robiłam jakieś tam projekty. Jak dostał jakąś tam taką mapkę czy prezentację do zrobienia, to robiłam tą prezentację, później ją ulepszałam, patrzyłam, jeszcze było napisane, że jakość wspaniała, coś tam. Wszystko, co było do zrobienia, wszystko, co było napisane, to zrobiłam. A wyszedł na studiach z zagrożeniem i tam z jednego przedmiotu miał jedynkę, z innego dwójkę, z innego trójkę i chuj wie. Powiem szczerze, nie wiem, co zrobiłam źle, nie? Nie rozumiem. Też będę musiała na necie sprawdzić, jak to się robi, bo nie wiem. Wierzysz w moc towaru, który sprzedajesz? Chodzi ci o relikwie? Ludzie w nie wierzą, to najważniejsze. Uwierzą we wszystko, co da im nadzieję. Na wojnie żołnierze walą w gacie, żygają ze strachu jeszcze przed wyjściem w bój. Jeśli ucałowanie zardzewiałego gwoździa przydaje im odwagi, to jak na mój gust działa całkiem nieźle. Coś w tym jest. Pamiętasz klątwę? Pamiętasz klątwę, którą Sabrina rzuciła na króla? Jak podpalili stos, krzyknęła coś do niego, aż poczerwieniał. Nie słyszałem zbyt dobrze. Pewnie wywróżyła mu syfilis. Straszna śmierć. Byłeś przy egzekucji? Widziałeś egzekucji Sabriny? Pewnie, że widziałem. Służyłem w 5. kompanii. Pamiętam, jaka była chryja, gdy ten baran Jachon przebił ją włócznią. Ech, żebym teraz miał tę włócznię. Dobrze znasz Jachona? Znasz Jachona? W życiu o nim nie słyszałem. A gdzie jest teraz włócznia Jachona? Nie wiem. Poza tym to nie twój interes. Nie będę o tym gadał. Okej, okay, to nie gadaj. To znaczy w tej rozgrywce to pewnie i tak już pozamiatanie i nie da się gonić, a w kolejnej pewnie grać już nie będę, bo to taka testowa... Pierwsze podejście było u mnie. No, czyli wyjebane. Pamiętasz czarodziejkę Sabrinę? Taka sama jak wszystkie. Z wyglądu młoda nimfomanka, w środku stary trup. Chcesz o niej gadać, idź do tego pomyleńca, co świece pali. No idę. Dobra, a pokaż jeszcze, co masz. Popiół ze stosu, na którym spłynęła wszystko, dobra. Czego dusza Dawaj mi jakieś rzeczy, które są wartościowe, a nie tam jakiś popiół. O Jezuśku. Dobra, i tak nic nie ma z tego, co widzę. Za to może jestem w stanie... sprzedać mu jakieś niepotrzebne rzeczy. Co to jest w ogóle? Czemu ten rupieć? Szkło powiększające mam aż 5. I kosztuje 50 golda. A, bo to razem ile kosztuje. Dobra, nieważne. Potem jeszcze grałem w Mortal Kombat 11. A do czego to doszło, że ty w Mortal Kombat grałeś? O kurde. Jak to? Weźmy to i to sobie sprzedajmy. Buty chyba są słabsze niż moje. Dobra. Spodnie sobie zostawię. Dobra. Zostawię sobie spodnie, jakbym się obsrała. Czego ty szukałeś w tym Mortal Kombat... Mortal Kombacie? Tak z ciekawości sobie miałam ochotę jaką wietykę sprawdzić, bo latem żadną nie grałam, okazało się, że całkiem przyjemna jest. A jaka jest najnowsza część? 13? Czy więcej? 11 jest najnowsza? Wydawało mi się, że jakaś nowsza wyszła. Soreczka. Spróbuję niewiele kumam, bo nie znam w ogóle bohaterów, ale fajnie się gra. Ratunku! Ale jesteś brzydki. Ej, czekaj, bo ja chłonnie mam. O nie. O nie! Kurde, wszystkie naraz się za pomoc Wiedźminie. Rozwaliły. Gdyby nie ty, skończylibyśmy tak jak nasz kamrad. Szliśmy do Natchnionego, zanieść mu datek na świece, ale prędzej zdechnę, niż zrobię chociaż pół kroku dalej. Jeżeli idziesz do niego, weź te pieniądze i mu je przekaż. Zresztą, rób co chcesz. Rób co chcesz. No i dobra, no to biorę kasę i spieprzem stąd. W takim razie. No, idziemy do tego Natchnionego. Tutaj już wszystko to będzie fabułą, nie? Do samego końca. Gdzie to się do niego szło? Tutaj? Tędy chyba. O chuj, ale się przestraszyłam tej harpii. O.
Ty, co jest? Jezu, je... żyje? Wiem, że szli do mnie z datkami. Usłyszałem krzyki. Pewnikiem zostali napadnięci. Skoro tu nie dotarli, nie żyją. Żyją, bo ich uratowałam. Żyją, ale nie chcieli ryzykować i wrócili do obozu. Prosili, żebym przekazał ci pieniądze na świece. To ledwie połowa kwoty. Za to mogę co najwyżej knoty ukręcić. Czego chcesz? Bo nie wierzę, że trafiłeś tu przypadkiem. Kurde, jeszcze narzeka, nie? Jest wiele rzeczy, o których chciałbym się dowiedzieć i niewielu skoro ich do rozmowy. Przede wszystkim interesuje mnie historia Sabriny Glevisik. Czemu nie mogłeś wcześniej o to zapytać, jak u niego byliśmy? Dopóki nie odzyskam swoich pieniędzy, nie będę z tobą o tym rozmawiał. Bezinteresownie pomagam tylko moim wiernym. Gdybyś był jednym z nich, to co innego. Dobra, zapłać mu, Jezu. Nie, nie dołączę do jego wiernych. Nie ma takiej opcji. Złożę. Ile? Ty, aż tyle mu muszę dać, czy mogę dać mu mniej? Dajmy mu... Nie wiem, ile mu dać. Niedługo koniec gry? No tego nie wiem. Nie pamiętam dokładnie. Nie wiem, co będzie po tym. Po tym akcie. 200 mu dajmy. Chyba drwisz. Na co liczyłeś, oferując taką kwotę? O kurde, i dał jeszcze więcej teraz. Chyba drwisz. Na co liczyłeś? A w czytanie, gdzie mam? 22. 4 minuty temu. Gdzie byłam 4 minuty temu? Dobra. Aha. Skraszowało? Nie. Już myślałam. No, jak tak dalej pójdzie, to na pewno niedługo koniec. Ogólnie powiem tak. Ja myślałam, że Wiedźmin 2 ma 5 aktów. A z tego, co patrzyłam na questy, to się okazuje, że wcale nie ma 5 aktów, tylko ma 3. No przecież wczoraj ją tu widziałem. A my jesteśmy w drugim, więc kolejny akt byłby ostatni. Plus epilog. Chyba, bo ja już, nie wiem, zgłupiałam, nie? Ja jestem praktycznie pewna, że wcześniej widziałam, że na przykład na liście tam, gdzie są questy, to że jest po prostu... Ratunku! Że jest 5 tych aktów. Ale no nie wiem. Dobra. Dzięki ci za pomoc, Wiedźminie. Szliśmy do... Akt trzeci jest stosunkowo krótki. Czekaj, ja chyba źle idę, nie? Ta, to był ten troll? A nie, jednak nie. Jest. Ja nie wiem, jak to tam jest z tymi aktami w końcu. Czy rzeczywiście jest ich 5, czy są po prostu 3. Ale wiem, że ten ostatni dość chyba dużo mi zabrał cierpliwości. Takie mam wrażenie. Że tam też było dość dużo walki i że ten boss tutaj, co będzie, ten Draugir, to na nim najwięcej czasu spędziłam. A później właśnie w 5 akcie na kimś, ale nie pamiętam. Czekałem na nich. Wiem, że szli do mnie z datką. Jest 5, pierwszy akt wspólny, drugi akt Rosza. A, 2 akty Rosza, 2 akty Jorveta. Aha. Czyli tak jakby teraz po tym, to będzie jeszcze 1 akt Rosza, tak? Dobrze rozumiem? Żyją. To ledwie czego chcę. Masz posłuch bez in... Dobra. No ile? Jeszcze więcej mi każe zapłacić. What? Myślałam, że się zresetuje. Come on. Dobra, tyle? Świetnie, to powinno wystarczyć. A zatem, cóż cię trapi? Na pewno dużo wiesz o okolicznościach śmierci Sabriny Glevisik. Sabrina Męczennica odeszła ze świata żywych, by czuwać nad nami wszystkimi. 3 akt, okej. Dlaczego palicie... Co znaczy palicie? On jest Skąd 1. Skąd te świece?
Czym różni się Sabrina od innych magów palonych na stosach? Inni byli silni za życia. Jej moc rozkwitła, gdy śmierć wyciągnęła po nią swe zimne palce. Łaskawie otoczyła opieką żołnierza, który skrócił jej cierpienia. Tak, czyli nigdy ciebie. Nie musiał lękać się wychodzić samemu w noc. Widziałeś te okolice? Wszędzie pełno straszydeł i potworności. Jachon, litości wkroczył od tego czasu w blasku jeden. Jej mocy. Żadna istota zrodzona z ciemności nie mogła zbliżyć się do niego choćby na krok. Słyszałeś o klątwie? Słyszałeś o klątwie, którą Sabrina rzuciła na króla? O klątwie? Oczywiście. Zasłużona kara, białe jak duch słowo z karminowych ust. Król zgotował czarodziejce okrutny los, mękę w płomieniach i upokorzeniu. Przybita dokoła, osadzona na stosie, a jęzory ognia zadały jej ból, jakiego zwykły człowiek nijak wyobrazić sobie nie zdoła. Gdy płomienie ogarnęły nieskalaną kibić, z piersi Sabriny nie wydostały się jęki bólu, a jedynie słowa głoszące rychły koniec króla Henselta. Niechaj nieboskłon przetnie spadająca gwiazda, znacząc swą śmiertelną drogę krwawym warkoczem. Niechaj głupcy ważnego rybich łusek zaklętych w kwadraty błyszczącego złota. Niechaj jednorożec pogwałci tysiącletnie prawa, przyspieszając nadejście sprawiedliwej kary. Cierpiała tak strasznie. To były dosłowne. Skrócił jej męki. To co powiedziała Sabrina? Bo już nie jestem pewna. Serce Sabriny. Jaka jest szansa na odnalezienie włóczni? To było tak dawno, Wiedźminie. No, 3 lata temu. Ale jeśli dobrze pamiętam, włócznia trafiła do innego żołnierza. Padalca, który po dziś dzień pod obozową karczmą handluje pamiątkami po jasnej pani. No, ale on nie ma tej włóczni. Przecież pytałam się go. Powiedział, że nie ma jej. A propos innych spraw. Gdzie znajdę Jachona? No to on jest Jachon Jachonem, wciąż, tak? Jachon wciąż gdzieś tu jest? Jachon nie żyje. Nie był godny kroczenia w świetlistej glorii pani. Łaski Sabriny mają więc swój kres. Nie masz pojęcia, o czym mówisz, Wiedźminie. No, ale ty jesteś debilem, Geralt, naprawdę. Chcesz wiedzieć więcej Powiedz o Sabrinie? Powiedz mi jeszcze raz, co wiesz o Sabrinie. Co dokładnie chcesz wiedzieć? Aha, nie, no to Bywaj. Nic więcej. No, tamten mi powiedział, że nie ma włóczni, więc przyszłam do tego. Ten mi mówi, że on jej nie ma, że mają tamten. No kurwa, no. Zdecydujcie się, panowie, bo to nie ma sensu normalnie. Dobrze idę? Dobra, gdzie bym nie wyszła, to i tak wyjdę, nie? Ty! A ja mogę się turlać? Bo nie wiem, czy to mnie w jakikolwiek sposób przyspiesza. Przyspiesza, czy nie? Chyba nie. Tak jak w tym, w Mass Effect'cie, nie? Że sprintujesz, a tak naprawdę ten sprint nie działa w ogóle. Znowu kamień. Smutno mi, że nie mogę pomóc temu typowi, nie? Co nareszcie? Co? Znalazł? Nie. No przecież wczoraj ją tu widziałem. Już myślałam, że to on powiedział, że znalazł Icha nareszcie. Ciekawe, kto to powiedział w takim razie. Widziałam też taką... Nareszcie! O, też ktoś inny teraz. Widziałam śmieszne... Tak właśnie powinno być. Śmieszne słowo na internetach, właśnie związane z Wakandą. Przez to, że Wakanda jest taka bardzo politycznie poprawna i tak dalej, to wszyscy zaczęli mówić Wakanda od Wok. No. Relikwie, świętości, wszelkie... Dobra. Podobno masz włócznię. Wiem, że masz włócznię, którą Jachon przebił serce Sabriny. Wyciągnąłeś to z niego? No proszę. A myślałem, że stary dziwak próbuje zapomnieć o grzechach przeszłości. Jak ma zapomnieć? Dobrze go znasz? Dobrze znasz tego Jachona? Teraz mną gardzi. Ale kiedyś było inaczej. Wzięli nas razem do wojska. Razem walczyliśmy kumple. Pod Henseltem. Tyle, że ja jakoś sobie radziłem, a on tego nienawidził. Po co go posłali do tej feralnej bitwy, nie wiem.
Był największym pierdołą w armii, ale przeżył najlepszych wojaków. Obsrany, obszczany, cały w smarkach i łzach, ale przeżył. A później, kiedy i palili Sabrinę, nie przychodzi szczęście, nie? Piękny koniec kurewsko pięknego dnia. Potem wpadł w ciąg i stoczył się. Przechlał wszystko, co miał. A ja chodziłem za nim jak dureń i wykupywałem, co zastawił po karczmach. Tak trafiła do mnie włócznia. Daj mi to potrzebuję włócznie. Tej włóczni. Masz pecha, Wiedźminie. Ostatni raz widziałem ją kilka lat temu. Co się z nią stało? Czemu mówi, że masz? Jesteśmy do siebie podobni. Ciebie interesuje wiedza, a mnie pieniądze. I obaj potrzebujemy pomocy, aby zdobyć to, czego pragniemy. Ile? Chcę połowę sumy, jaką zazwyczaj dostajesz za zlecenie. Czyli ile? Stówę? Dobra, spróbujmy Quen, nie? Opowiedz mi o niej. W sumie interes i tak się świetnie kręci. Widzisz, jak Jachon zwariował na punkcie Sabriny, wykupiłem włócznię od karczmarza. Okay. Baran zastawił ją wcześniej w gospodzie. Ostro chlał. Już wtedy ukrywał się na wzgórzach, gdzie strach się zapuszczać. Niektórzy wołają na niego natchniony. Ale na mój gust to zwyczajnie zbzikował. Tak jak większość natchnionych, nie? Jak to jest, że bestie go nie atakują. Jeden rybak, od którego biorę towar do kantyny, mówił, że niektóre potwory nie cierpią zapachu rybiego tłuszczu. Jachon wytwarza z niego świeczki. Co zrobiłeś z włócznią? Okay. Wstyd się przyznać, ale przegrałem ją w kości. A szkoda, bo dzisiaj mógłbym za nią dostać niezłą sumkę. Włócznie wygrał ode mnie żołnierz, który walczył potem w lasach Doliny Pontaru z wiewiórkami. Opowiadał mi, że przebił nią niebyle jakiego kacyka z Coyatel. Podobno drzewce się złamało jak na chędożonym turnieju. Najlepsze jest to, że ten kacyk wciąż żyje. Słyszałem, że jest teraz u tej cwaniary z Edirn. Wielki mi dowódca. Elfy to poronione stworzenia. Kto wie, może wciąż ma ten grot? Jorvet. Znasz go? Opowiem ci. Za 100 orenów. Oho! No dobra, no to chyba nic więcej od niego nie chcemy. Dobra, to pogadajmy o mgle w takim razie. No co my możemy zrobić, jak nie mamy Jorveta, nie? Przejść do niego też nie przejdziemy. Musimy najpierw właśnie się z tą mgłą uparać. Uporać. Ogólnie bardzo boję się tej walki z tym Draugirem tutaj dużym. Pamiętam, że on mi napsuł naprawdę strasznie dużo krwi. I bardzo mnie denerwowała ta walka tutaj. I boję się, że teraz też się może tak skończyć. Myślę, że znalazłem sposób na uwolnienie króla od klątwy. Ciekawe, nawet nie wiem. Niezbędna jest włócznia, którą żołnierz pchnął Sabrinę. Problem w tym, że mają Jorvet, wódz Coyatel. Wiem, kto to Jorvet. Wow. Jesteś pewien, że to ta włócznia? Mhm. Ostatnio widziałem go we flotce. Jorvet jest w Vergen, Wiedźminie. On i większość wiewiórek z okolicy przyłączyli się do powstania tej chłopki. Byłaś wtedy młoda i nie umiałaś w gierki. Coś tu nie gra. A teraz jestem jest stara i umiem sposób, w gierki. Żeby to sprawdzić. Musisz się przeprawić przez mgłę. Co z pozostałymi artefaktami? Wiesz już wszystko? Jeszcze nie. W takim razie poczekajmy z przeprawą, aż się dowiesz. No głupio właśnie. Głupio byłoby przeprawiać się raz jeszcze, nie sądzisz? Sądzę. Czyli my nie mamy dalej... O Jezu... Dowiedziałeś się czegoś o klątwie? Po drugiej stronie też jest czarodziej. Próbuje zbadać pole bitwy. A właściwie czarodziejka. Skąd wiesz? Filipa, po owocach ich czarów poznacie ich. Specyfika zaklęć związana z budową mózgu. Kobiety mają trochę inaczej poukładane w głowach. To może być Triss. Nie, Wiedźminie. Ktoś znacznie potężniejszy. O, to Triss nie jest potężniejsza? Okay. Rozmawiałeś z królem? Informacja o odcięciu od klątwy szczególnie go uradowała. Doskonale. Będę potrzebował medalionu kapłana Kresta. Słyszałem, że król go ma. Nic ci nie da, dopóki nie uwolnisz go od klątwy. Tak po prawdzie go rozumiem. Masz spore szanse na zejście przy konfrontacji z Draugirami. Daj spokój, Detmold. Zwyczajnie się boicie, że zostawię was tutaj z całym tym bajzlem. O to akurat się nie boję. Wiem, dlaczego tu jesteś. A co do króla? Możesz go zrugać i zwyzywać od idiotów, jeśli taka twoja wola. Ale odradzam. Jezu. Dobra, muszę się przedostać przez mgłę, inaczej nie zdejmę klątwy. Dam ci białą chustę, będziesz naszym posłem.
Ponać ta dziewka jest bardzo honorowa. Przyjmie cię, nakarmi, a przy odrobinie szczęścia może ją nawet wychędożysz. Jesteś chory, Deadpool. Mówią, że jest całkiem ładna. Nie gustujesz w wiejskich dziewuchach? Nie twój interes. Na wypadek, gdyby ja tylko znały się na dyplomatycznych symbolach, weź ten pancerz z błogosławieństwem jego królewskiej mości. Nieskończona jest królewska troska, gdy życie króla od innego życia zależy. I jeszcze jedno. To cudzeńko wskaże ci drogę we mgle i zapewni niewielką ochronę przed duchami. Dzięki. No dobra. Bywaj. Czyli co, zdejmij klątwę i wróć do sprawy medalionu. Jak mam to? Daj się na drugą stronę mgły i zdobądź grocz. A co z tym... z tym mieczem, co ja powiem? O, Zoltan, co ty to robisz? Dobrze cię widzieć, stary druhu. Coś co masz nietęgą gębę, Zoltan. No. Ach, kurwa. Od smętnego krasnoluda gorszy jest tylko bardzo smętny krasnolud. A, gorzałczyny czasem nie masz? Co jest? Opowiadaj. To jest gorzej niż myślałem. Czuję się jak małpa w klatce. Skutasiałe towarzystwo zachowuje się, jakby w życiu krasnoluda nie widziało. Jak chcesz zmienić klimat, to chodź ze mną. Idę do Vergen. Mówisz tak, jakbyś się wybierał do burdelu za rogiem. Oj, kurwa, zapomniałeś? Cierpię na amnezję, ale o klątwie akurat pamiętam. O Jezu. Ciągle słyszę, nie ludź, karzeł. Mam dość. A tam są moi bracia, krasnoludy. I chyba wolę Saskię od Henselta. No jasne, że tak. Naprawdę pomógłbyś mi się przedostać? Jasne. No jasne. Wiesz, Geralt, myślę, że moje miejsce jest tam. Rozumiem. Chodźmy. Tylko... jak przejdziemy przez mgłę? Myślałem, że to samobójstwo. Detmold dał mi amulet ochronny. Wyrzuć go! Natychmiast! Detmold to kutas i nie można mu ufać! Wyjaśnię ci to? Nie ma opcji, że wyrzucę. Mam do wyboru iść z amuletem albo bez amuletu. Wybieram to pierwsze. W końcu to ty się znasz na tych magicznych bzdzinach. Uwierz mi, trzymaj się blisko. A co, ja się będę przejmował. Lepiej z mądrym zdechnąć, niż z głupim żyć do usranej śmierci. Dobre podejście. Tak jest. Dobra, zapisujemy. To co, on będzie tak ze mną łazić teraz? Czyli możemy iść zabijać potwory razem. I mam darmowego kompana. Co mnie zastanawia, to te zamknięte drzwi do tego grobowca, w którym... teoretycznie... A, wreszcie napije się porządnego piwska. W obozie Hedwen wszyscy chlają psieszczyny. Yeah. Jeszcze raz dzięki. Gdzie to ja mam przejść przez tą mgłę? Tu chyba? Tu i tu? Uj, i nowi. Spróbujmy sobie może tędy przejść na razie na spokojnie. Co ja mówiłam? Już kurwa zapomniałam. Ty, co oni się tu biją? Ej, co jest? Już ten? Przez mgłę przechodzę? Czekaj. A ja ten... Co to jest? Co to kurwa jest? Czemu lata wokół mnie głowa? Tak ma być? O chuj. Zastanawiałam się, czy ja mam ten amulet, który... coś tam... Nie wiem, czy ja mam to mieć na sobie jakoś? Nie, nie mogę nic z tym zrobić. A zbroja? O, ta zbroja się ładna wydaje. Ucięli komuś to lata? No ja nie wiem, czy ona tak se lata. Patrz, ona leci... Czekaj! Kurwa! Spieprzamy! Przedostań się do Vergen. A gdzie jest przedostanie się? Bo tutaj właśnie w tą stronę ta głowa leciała. Nie wiem, czy ta głowa to mnie... to ona mnie prowadzi, czy jak? A na mapie mam pokazane? Mam jakąś mapę? No coś tu mam. Ty, tu chyba rzeczywiście. Podążaj za głową. No właśnie chciałabym, tylko już jej nie widzę. Ona leciała tak, jakby to był właśnie jakiś taki...
Okej, tędy czy na dół? Tędy czy na dół? Na dół chyba. Spróbujmy dołem. Tutaj? Nie tędy? Okej, to którędy? Tutaj na dół? Ała. No i teraz kurwa szukaj, w którą to stronę iść, nie? Zaraz się okaże, że wyjdę z tej samej strony, co weszłam, nie? O co zakład? Hejka. Cześć, Hubcio. Hubcio, Hubeczek. Hubcik. Huberuń. Maju coś... Tak, Maju nie zagląda. Nie wiem, czy gra w Hogwarts. Coś tam ostatnio mówił, że podoba mu się i że czemu ja nie gram, ale nie widziałam, żeby on grał. Gdzie to ja mam ino iść? Pomocy. Dostań się do Vergen. Kuźwa, no i będę teraz błądzić, no. Myślałam, że ta głowa mnie gdzieś zaprowadzi, ale jej już nie ma. Na dobrą sprawę nie wiem, czy ona w ogóle powinna być. Jak tam dzionek mija? No, wszystko okej. Znaczy wszystko, no w sumie to nie wszystko teoretycznie, no bo mamusia do mnie dzwoniła, powiedziała, że jej świnka umarła, więc trochę smutek. No ale co poradzisz, nie? Tak to już bywa ze świnkami. W sumie to nic nie jest okej. Okay. O, jak się nie myśli, to jest okej. Okay. A jak się myśli, no to już gorzej. Nie, pierdol, że tu jest... Nie wiem, gdzie ja mam iść? Zabiją mnie tutaj zaraz. Jestem na jednego hita, a ich jest milion, nie? Myślałam, byłam praktycznie pewna, że te tutaj, o, przejście, to jest to, gdzie powinnam się pojawić. Ale... A gdzie jest Zoltan? Gdzieś właśnie z tyłu chodzi. Ty, ale no zobacz, gdzie indziej ja mam przejść, jak tutaj wszystko jest pozamykane ścianami, nie? Przyszłam gdzieś mniej więcej stąd. No to co, pójdę tutaj, no to tutaj, byłam nawet tutaj, nie? Tu jest po prostu zamknięte. Nic tu nie zrobię. Tutaj jestem teraz, no i ewentualnie zostaje mi tylko ta brama tutaj. Nie ma tu nic innego. Chyba, że ja muszę ich tam zabić na przykład i wtedy będę mogła przejść dopiero? Niewykluczone. A co tam, Hubcio? Jak u ciebie życie? Bo tu jest takie... O, takie o, są płomienie. Dwójka tutaj chyba patroluje. O nie! Pa, pa, pa. Czekaj. Czekaj! Nie mogę nic zrobić! Co się dzieje? Nie mogę się ruszyć! Aha, bo ja jestem jakby uwięziona tutaj. Aha. Jesteś brzydki. Oni się tutaj umierają. Nie wiem, co tu się dzieje, tak szczerze. Funkcja śmierci. Nie mam quen. Możemy stąd spieprzać, czy nie możemy? No nie wiem. Muszę siusiu. Brzuszek mnie boli, no. Dobra, bo ja tu umrę.
Nie wiem. Chyba będę musiała wygooglować, jak to zrobić, bo... Przedostań się do Vergen. No i co to niby znaczy w ogóle, przedostań się do Vergen? I don't know. A może coś mi się zbugowało? Jest taka możliwość? W końcu zgon. Nie denerwuj mnie, Paweł. Już, znowu się zaczyna.